technika udekimenage. Atak katate doi. Wersja omote. Wchodzimy w strefę omote partnera, rozciągamy rękę, wchodzimy do przodu, wykonujemy rzut. Przypominam, że nasza ręka trafia pod rękę uke pomiędzy łokciem a barkiem. Nigdy nie robimy tej techniki na łokieć, chociaż w nazwie występuje ude, co oznacza łokieć, ponieważ zrobienie tej techniki na łokieć grozi bardzo poważną kontuzją. W wersji ura robimy irimi tenkan. Pamiętamy, że po rzucie kciuk wskazuje matę, jest opuszczony do dołu. Atak katate dori. Przypominamy, że rzut udekimenage jest wykonywany poprzez wejście, a kończymy w kamae. Przy ataku katate dori zerywamy uchwyt, kierując kciuk do swojego brzucha. Drugą ręką przechwytujemy nadgarstek. Kolejny atak Yokomenuchi rozprowadzamy poprzez Irimi Tenkan i kontynuujemy podstawową wersję techniki. Wybieramy omote bądź ura. Atak Ushiro Ryote Dori. Przypominam, że po zrzuceniu partnera kontynuuję technikę udekimenage, wykonując ją na dolnej ręce.